Dzień dobry. Naszym gościem dzisiaj na wirusowych YouTube Live jest Amba Fatima, drag queen z Wrocławia, członkini House of Catharsis. Dobrze powiedziałem wreszcie? Sorry, Amba, to ty koleżanki zaprosiłaś dzisiaj na wieczór. Halo? Też miałyśmy spędzić wieczór pijąc winko i plotkując na temat Vipery. No, ja przecież powiedziałam ci, że Vipera, no i mówiłam ci tyle razy, żeby zmienić to wszystko, no kochana. No co ty, to? Jezu, przestań, moja kawa, twoja kawa, daj spokój. Moja kawa, twoja kawa, będzie trójka. Oczywiście. Ale koleżanki, to ty byś mogła sobie zmienić, wiesz? Ja widzę, że wy plotkujecie o Viperze. Szkoda, że nie o Papi, nie ma Queen, o której jest bardzo głośno ostatnio. Papichu, nie znam. I w tym momencie, kochana, muszę przerwać wywiad. Wychodzę, zostawiam dziewczyny was razem. Bye, bitch. Dziękuję tobie. Dziękuję. Tutaj widzieliśmy matkę House of Catharsis, Kakakarsis, a moją gościną jest Amba Fatima, partnerka drag queen, którą ostatnio oglądałyśmy w wirusowym YouTube Live. Była to Vipera, dobrze mówię? Vipera? Tak, tak, dobrze, Vipera. O, wreszcie mówię poprawnie jakieś imię. Należy do House'u of Catharsis, ale należałaś wcześniej do House'u, który nazywał się, jak dobrze pamiętam, to był House of Bad Reputation, tak, dobrze? House of Bad Reputation, tak, tak. I to był też chyba, można powiedzieć, że jeden z pierwszych house'ów dragowych w Polsce. Dlaczego do niego już nie należysz? Wiesz co? Tak, z tego co się orientuję, jeżeli nie, to mnie poprawcie, to był pierwszy house w Polsce, który był, powiedział oficjalnie, że jest house'em. Tak mi się wydaje i tak też słyszałam. Czemu nie należy? No, bo każda poszła w swoją stronę, podziały się jakieś tam między nami. Dramy, nie dramy, coś tam, takie wiesz, takie sprawy. A teraz wracając też do ciebie, ile jesteś już na scenie Drag Queens? Na scenie jestem dwa lata z kawałkiem. Jak to się stało, że zaczęłaś po prostu mieć chęć być Drag Queens w Polsce? Wiesz co, to tak naprawdę siedzieliśmy ze znajomymi i to był ten zakład. Wtedy jeszcze Hach Wrocławski miał przerwę, nie funkcjonował i założyliśmy się, że jak przegram zakład, to ja z takim znajomym wyjdziemy w dragu na otwarcie tego Hachu. No ale Hach się nie otwierał, więc był marsz równości, więc sobie tak myślę, czemu nie? Dlaczego nie masz równości? W końcu to krzyczeć, że tacy jesteśmy, tak nas stworzono. No i co? No i podziała się Amba. Wyszła Amba i jest Amba. A powiedz mi, czy wpływ to, że jesteś też prywatnie partnerką Vipery, nie było jakimś takim wpływem na to, żeby być drag queens jednak? Wiesz co, nie, bo na początku Vipera jeszcze też nie robiła dragu, ja byłem pierwszy i tak naprawdę to nie wiedziała. W ogóle nie wiedziała, że ja wyjdę na ten marsz równości w dragu. Wszedł do mieszkania i mówi, co ty w ogóle robisz? Ja mówię, no wiesz, no beluję się, no co mam ci powiedzieć? Wychodzę w dragu. On, Jezu, ale super. No i tak poszło. No i od tego czasu cały czas mnie wspierał, coś tam ciągnął do góry. No już w końcu stwierdził, że sam chce zostać drag. Chce robić drag. A to czyli, że ty w związku zaczęłaś pierwsza. A powiedz, co ciebie zainspirowało w ogóle do twojego dragu i do twojego wyglądu, który teraz tam przed widzimy? Wiesz co, na początku było tak, że szedłem w stronę, znałem tylko drag bardziej z programu, z Drag Race. No i tak myślałem, że to tak wygląda w tą stronę, więc tak szłam w tą stronę. Aż w końcu na Instagramie gdzieś tam mi się pojawiło konto Kakatarsis. No i to był taki pierwszy, takie coś było, że to można inaczej, można, nie trzeba być, nie trzeba robić takiego dragu, jak jest Drag Race, tylko można robić monster drag, można być czymś innym, można być hybrydą, nie wiem, tak jak Kasia jest człowiekiem z rośliną, czymkolwiek. No i tak sobie myślę,
kurde, no to jest fajne, no ja nie chcę jednak, chcę coś innego, w inną stronę chcę iść. No i tak wtedy też robiłyśmy we Wrocławiu Drag Night. No i z każdym Drag Nightem coraz bardziej Amba się robiła taka właśnie kosmiczna, taka czarownica. To czyli inspiruje się takim kosmosem, wszechświatem i czymś różnorodnym, ale tak do końca powiedz mi, bo jednak wspomniałaś o drag race. Dlaczego drag race nie jest dla ciebie jakby wyznacznikiem bycia drag queens? To dlatego, że tak naprawdę drag w tym momencie rozwinął się w takim tempie i tak mocno, że żeby być drag, nie trzeba robić typowej formy kobiecej. Tylko można być właśnie jakąś hybrydą, można robić wszystko, jest nieograniczony w tym momencie drag. A co cię wkurwia w tym polskim dragu najbardziej? Takich rzeczach, które wymagają od nas, wymaga zwłaszcza od nas polska publiczność. Wiesz co mnie wkurwia w takim polskim dragu, to mnie chyba najbardziej wkurza to, że powinno być na pewno więcej tolerancji dla różnych osób, no i szacunku, tak? No bo nie wszyscy mają ten szacunek. Ale konkretnie powiedz, o co chodzi dokładnie, czyli o brak szacunku w społeczności performerów, którzy są drag queens, czy po prostu w społeczności LGBT, która po prostu ma wypierdolone na to, że my jesteśmy drag queens i po prostu, że psujemy opinię społeczności, czy dokładnie rozwiń swoją myśl. Wiesz co, po części jedno i drugie, bo ja nigdy nie doznałem jakiegoś tam hejtu ze strony innej draksy, ale słyszałam jakieś tam różne sytuacje, że ktoś tam nawet, wiesz, tam mówiąc tak ogólnie, szpilki podpiłowuje, tak? Więc to się różnie dzieje, no. Często też się słyszy właśnie, jakieś tam są komentarze, że po co wy wychodzicie w tym dragu, po co wy tak wyglądacie na przykład na Marszy Równości, bo odstraszacie tym ludzi. A nie sądzisz, że my trochę też prowokujemy? Nie sądzisz, że my trochę prowokujemy jako drag queens, po prostu łamiąc te stereotypy heteromatrixu, bo geje i lesbijki by chcieli być bardziej hetero i po prostu, że my przekraczamy tą barierę i po prostu psujemy im obraz geje, lesbijki, osoby trans, bi na marszach? Wiesz co, ja jestem tego zdania, jeżeli ktoś chce być tak, jak ty mówisz, to okej, rozumiem to, ale niektóre osoby mogą się wyrażać w każdy sposób, jak chcą. No i właśnie o to chodzi, żeby łamać te stereotypy, tak? Żeby pokazywać, że można robić coś innego, coś więcej, coś może być fajne, coś, wiesz, coś kombinować, komuś się coś podoba, no i tyle, no. Każdy niech będzie kim chce, po prostu. A powiedz mi, czy swoim dragiem troszeczkę nie prowokujesz i właśnie nie chcesz pokazać, że jesteś inna, że ten drag może być zupełnie inny niż sobie wyobrażamy? I po prostu na przykład takim twarzy kosmicznym wyglądem starasz się pokazać, że jesteś zupełnie inna i po prostu dać sprowokować się innym osobom? Wiesz co, no na pewno prowokuje mój drag, no na pewno prowokuje inne osoby, no bo wyglądał troszeczkę inaczej, jak pierdolnięta kosmitka, tak? No i o to chodzi, no taki jestem w środku i tyle, no i dlaczego tego nie poszerzyć? Są ludzie, którzy to mówią, wow, fascynuje mnie to, tak? Więc dla takich ludzi warto to robić, po prostu spełniać siebie, żeby wyszło z środka na zewnątrz wszystko. No ja właśnie mam wrażenie, że społeczność LGBT to jest taka społeczność kosmitów, która nadal jest odkrywana i my jako drag queens jesteśmy kolejną populacją, która po prostu jakby zaczyna funkcjonować w tej społeczności. A powiedz mi, co ciebie zaczęło przerażać w byciu drag queens? Nic mnie nie przeraża. Nic, czyli wszystko jest tak, jakbyś chciała, tak sobie wyobrażasz, czyli wszystko się układa po twojej myśli? Wiesz co, przerażać nic mnie nie przeraża. No, ty robię co chcę i mam totalnie gdzieś to, co ktoś o mnie myśli, więc generalnie...
A nie przeraża ciebie dostępność do perułek, do strojów, do stwarzania własnych pomysłów, bo do tego dąży po prostu, bo moim zdaniem chyba ty jako drag queen, która się wyróżnia, która promuje bardzo zajebisty styl, tak w ogóle House of Catharsis i nie tylko wrocławskie drag queens, czy po prostu nie jesteście osobami, które nie wiem jak to nazwać, może mi pomożesz troszeczkę na temat waszego house'u i na temat waszego dragu. Wiesz co, no my jako house jesteśmy dosyć wyróżniający się, jesteśmy, no, robimy totalnie odjebane rzeczy, no można tak to nazwać. Jeżeli chodzi o dostępność jakby peruk czy tam materiałów, no faktem mogłoby być jakieś tam kilka polskich stron czy cokolwiek, żeby to było łatwiejsze po prostu. Mm-hmm. A powiedz mi, czy pamiętasz swój pierwszy występ jako drag queen w lokalu? Oczywiście, że pamiętam i ty byłaś Charlotte razem ze mną tam. To było w Opolu? Tak, to było w Opolu, to było, słuchajcie, ja bym to powiem. Naprawdę ty wystąpiłaś wtedy pierwszy raz? Tak. Wow! Tak, no... To był chyba drugi czy trzeci raz zaraz po Marszu Równości, kiedy wyszedłem gdzieś dragu i tak, dowiedziałam się gdzieś tam na Instagramie, że w Opolu dzieje się taka impreza, żeby móc się zaprezentować jako debiutantka gdzieś tam. No to się zgłosiłam. Pojechałam, byłaś ty, ze Starą to prowadziłyście i miałyśmy się tylko nowe osoby, miały się tylko przejść po scenie i zaprezentować. I co zrobiła Charlotte? 5 minut przed wyjściem powiedziała: słuchaj kochana, jednak ty robisz piosenkę, całą piosenkę, nie interesuje mnie to, szukaj sobie piosenkę, mnie to nie interesuje, masz to zrobić. No i co, no i znalazłam jakąś tam piosenkę, którą kojarzyłam, jakieś tam wszystkie słowa, wyszłam, no i wystąpiłam, no. No i tyle. Było to... Chyba w tym wtedy pamiętam, jeżeli tak, znaczy pamiętam, nie pamiętam. A powiedz mi, Aba, skąd się wzięło twoje imię, bo to jest bardzo ciekawe. Amba Fatima, coś jest związane z tym jakimś natchnieniem do kościoła katolickiego, czy z Fatimą? Nie, totalnie nie, totalnie nie. Jest takie powiedzenie, że coś musi być tak, i Amba Fatima, co by się nie działo. No i tak siedzieliśmy i sobie myśleliśmy, no jakie może być imię, jakie może być imię. I ktoś tam powiedział, że Amba Fatima, to tak pasuje do twojego charakteru. Więc stwierdziłem, Amba Fatima, musiałem się z tym przespać kilka dni. I stwierdziłam, że no Amba Fatima, no pasuje trochę do mojego charakteru. No i tyle. No i tak zostało, ale z kościołem nie, totalnie nie ma nic wspólnego. Jakaś twoja największa wpadka? Moja największa wpadka? Jaka była moja największa wpadka? No na pewno na występie to było w Chachu podczas... Coś tam robiłam i się wygięłam, no i poleciała peruka. O Jezu, to jest najgorsze. A powiedz mi... Albo też było w Coffee Planet na Drag Night'cie, wymyśliłam sobie, że będę mieć mleko i się będę tym mlekiem oblewać, bo to była do piosenki, taki koncept. No i tak trochę poleciało na ludzi. Nie byli zadowoleni. A powiedz mi, jak to jest być w związku z drugą drag queens? Jak to jest być w związku z drugą drag queens? No zajebiście na co? Że oni siedzą naokoło ciebie, one, i słuchają jak my gadamy pewnie i się stresujesz. Nie, Vipera robi pazury, Kasia coś tam sobie czaruje w kuchni. Jak to jest w związku z drugą drag queens? Jest zajebiście, no jedna drugą nakręca tak naprawdę. Jedna drugiej coś pomaga, coś się dzieje, no nie ma nudy, nie? Nie ma nudy, w naszym związku nie ma nudy, cały czas coś robimy. A pożyczacie od ciebie peruki albo rzeczy? Wiesz co, rzeczy mamy raczej osobno, peruki też, chyba raz czy dwa razy się zdarzyło, nawet Vipera chciała tą, co ja mam tutaj teraz, pomarańczową, ale powiedziałam, nie, to jest moja peruka, nie będziesz w tej peruce. O, a powiedz mi, a zdarzyło wam się występ razem kiedyś? Wiesz co, jeszcze nie było takiej okazji, bo to tak naprawdę Vipera dopiero co debiutowała, dwa razy była na scenie.
No i miało być, no i miało być, no i co, no i przyszła pandemia i się zjebało. I taka prawda. Wszystko się zjebało. Powiedz mi, jaką byś dała radę dla początkujących drag queens, które by chciały wejść w to środowisko i po prostu nie wiedzą jak? Na przykład chciałbym się z tobą skontaktować, byś ty im pomogła. Co mogę powiedzieć młodym dragsom? Po prostu tyle. Bądźcie sobą, spełniajcie siebie. Jeżeli nie jesteście w czymś pewne, to na pewno fajnie spytać kogoś, kto już jest na scenie. No i tyle. Dobra, a i ostatnia rada albo pytanie od ciebie. Powiedz mi, co byś powiedziała wszystkim ze społeczności LGBT, którzy nie lubią drag queens, dlaczego by mieli nas polubić? Wiesz co, powiem ci tak. I wszystkim powiem tak. Tak jak mówi moja mamuśka dragowa. Kochani, nie musimy się szanować, nie musimy się kochać, tak? Musimy się kochać, ale szanujmy siebie, po prostu szanujmy drugiego człowieka. Dlaczego kochajmy dragsy? Bo są kolorowe, pokazują coś na scenie. Często jest tak, że pokazują też na scenie jakieś historie, z którymi dużo ludzi się łączy. No i warto spróbować, warto zobaczyć, bo często jest tak, że ktoś mówi, a nie lubię dragsy, co to w ogóle ma być, przestań czuła, wychodzą sobie na scenie i coś tam pierdolą na tej scenie, coś tam się wyginają, tiru riru i jest fajnie, nie? No ale potem przychodzą na to show, na takie występy i mówią, kurde, jeszcze raz przyjdę, było fajnie, była moc, była petarda, no i tak to jest. Miało to być ostatnie pytanie, ale nie mogę jakby nie zadać tego pytania, ponieważ jesteś w chaosie of katarsis. Powiedz mi, co myślisz na temat tej całej afery albo dramy, jak masz ją dotyczącą Kasi i Rewi. Jak ci masz jakieś zdanie, czy nie? Wiesz co, powiem tak. Ta osoba, która zrobiła dużo krzywdy, dużo niedobrego, po prostu niech w końcu zrozumie swoje błędy. No i tyle. Niech po prostu zrozumie, że tak się nie robi i nie ma czym więcej mówić, nie? I troszeczkę przepraszam, ale winko mi się skończyło i widzę, że mamka się tu kręci, więc poproszę. Czy to zatkę of House of Catharsis? Nalewamy wina z kawiereczki. Amba, bardzo Tobie dziękuję za wywiad. Amba Fatima, tutaj macie pod spodem informację, gdzie możecie ją znaleźć na Instagramie. Jest to drag queens z Wrocławia, która należy do House of Catharsis. Bardzo Tobie dziękuję za wywiad. Dziękuję za to, że się zgodziłaś pojawić się na wirusowym YouTube Live. Kasiu, bardzo Tobie dziękuję, że byłaś taką epizodą. Amba, mam nadzieję... Ja jedynie nalewam alkohol, żeby było pełno. Ja mam nadzieję, że wszystko wróci do normy i się zobaczymy. Bardzo dziękuję, Amba, i do zobaczenia. Ja teraz ci powiem jeszcze tak. Jak to mówi Filo często przed moimi show. Amba Fatima było i nie ma. Pa!